No, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Diablo 3 Reaper of Souls. W tym odcinku wkraczamy w końcu do twierdzy Pandemonium. O czym to tu będzie na nas czekać, sam jestem naprawdę ciekaw. I postaramy się przejść jak najwięcej. Poprzednio poziom pierwszy. Przechodziliśmy misję z naszą zaklinaczką i z Shenem. Pogadaliśmy sobie również z Templeruszem. Za pandemonium. No, to wygląda jak piękne rozpiście, no ale dobra. Gdy walczyłem z Maltaelem, mój miecz przechodził przez niebo jak przez powietrze. Brat jest zawieszony pomiędzy życiem a śmiercią. Nasza broń nie jest w stanie wyrządzić mu żadnej krzywdy. Twoja siła nie wystarczy. Aby go pokonać, musisz wykorzystać moc śmierci, tak jak on to uczynił. Czyli? Pod nami zebrało się wiele duchów. Może nam pomogą? Jeśli zjednoczysz się z potęgą zmarłych, zyskasz podobną moc, co Maltael. Tylko wtedy zdołasz go pokonać. Ale musisz się spieszyć. Z każdą chwilą giną kolejne tysiące ludzi, a potęga Maltaela wzrasta ponad wszelkie wyobrażenia. Dajdziemy 100 tysięcy obrażeń, cieniutko, bardzo cieniutko. Nawet dla mnie forteca jest dziś dziwnym i obcym miejscem. Mimo iż gościłem w jej murach więcej razy niż zdołałbym zliczyć. Zarówno jako jej obrońca, jak i wyzwoliciel. Twierdza zmienia się, dostosowując swój kształt do natury tego, kto sprawuje nad nią kontrolę. Nigdy jeszcze nie widziałem jej w takim stanie. Nie we władaniu aniołów. Maltael nie jest zwykłym aniołem. Już pogadali sobie, no to ruszamy. Skoro ta twierdza przybiera taki mniej więcej kształt. Przybywa do nas krzyżowiec. No i co? Ten duch. Skąd ja go znam? Nie mam pojęcia, skąd ty go znasz, no ale go znasz. Mistrzu? Czy ty? Widziałem, jak giniesz. Wiele lat temu. Obserwowałem cię, krzyżowcu. Zrobiłeś więcej niż ktokolwiek i przyniosłeś chwałę imieniu, które obaj nosimy. Mistrzu. Starałem się jedynie żyć według twoich nauk. I udało ci się. Lecz czeka na ciebie dzieło krucjaty. Muszę pokonać Maltaela. Inaczej nawet krucjata upadnie. W głębi fortecy uwięzionych jest wielu krzyżowców. Sił starczy nam jedynie, by otworzyć ci przejście. Tyle wystarczy. A duchy każdego zmarłego krzyżowca użyczą ci siły. Dziwne, dziwne. Tutaj ślepy zaułek, na nie idziemy, ale ten pan chce z nami porozmawiać, nasz mentor. Pamiętam, jak znalazłem cię w tej wiosce na wschodzie. Smarkatego 12-latka. Czy to naprawdę konieczne? Muszę stoczyć walkę z aniołem śmierci i kontynuować krucjatę. Jeszcze sapię. Złożyłeś przysięgę i jej dotrzymałeś. Ale jak płakałeś o tej pierwszej nocy i następnej. W życiu. Cały tydzień się mazałeś. Chciałem już zawrócić i zostawić cię w twojej wiosce. Ale nawet wtedy ujrzałem coś w tobie. Miałeś stać się największym spośród nas. Ciekawe, kto ten, kto się pokazuje u tego. U innych postaci. Ponieważ jest on ucieleśnieniem śmierci. Lecz my umarli. Możemy użyczyć ci mocy, dzięki której zadasz mu krzywdę. Ufam, przydałoby się, że będziesz wiedzieć, co należy zrobić. Gdy otrzymasz tę moc. O tak, Maltael zginie.
Śmierć jest nieodłączną częścią życia. Czy jeśli zabiję Maltael? Maltael jest uosobieniem śmierci. Karmi się nią i jest z nią związany. Lecz nie jest do jej istnienia niezbędny. Śmierć istniała przed Maltaelem i będzie istnieć po nim. Dobrze. Musisz jednak wiedzieć jedno. Zabić anioła śmierci to niełatwe zadanie. Tym czynem zmienisz wszystko. Dobra. Zacznijmy od zmieniania. Już zacząłem. Ale dobra, mamy filmik. Nefalemie. Czarny kamień dusz wędruje przez portal do sanktuarium. Nawet teraz kamień sieje śmierć w twoim świecie. Tak oto kończy się odwieczny konflikt. No fajne, sprytne. Te były niegdyś najbardziej nikczemnymi przestępcami w całej zachodniej Marii, gnijącymi w najgłębszych, najmroczniejszych lochach miasta. Jeden gorszy od drugiego. Ci bezduszni mordercy mieli na sumieniu życie niezliczonej ilości mężczyzn, kobiet i dzieci. Po ich śmierci Maltael pozostawił chore umysły zbrodniarzy bez zmiany, lecz przemienił ich ciała w doskonałe narzędzia mowy. Czyli to są po prostu zwykli ludzie. Zasłużyli na swe imię. Zanim Maltael się zmienił, zdarzało się, że jego mędrcy osiągali wyjątkowy poziom wiedzy, dzięki której zdobywali tytuł egzarchów. Pod nieobecność Maltaela, ci najbardziej poważani z jego orędowników strzegli kielicha mądrości, a po zniknięciu swojego mistrza jako ostatni odeszli z Królestwa Niebios. Mamy testament Inariusa. Inariusa, czyli anioła, który właśnie może stworzył, przyczynił się do stworzenia sanktuarium, bo on się puścił właśnie Musimy z królową demonów. Wołają mnie bohaterem. Tak, to było mniej więcej po skrócie. Niezliczone rzesze demonów. Wyciągałem bitwy i przełamywałem obrężenia, lecz nic z tym nie osiągnąłem. Wiem, że w tej wojnie nie może być zwycięzcy. Jest mi tylko wieczna zemsta, pycha i nienawiść. Tyrael tego nie zbędzie. Nie dostrzegam niczego, co za chwilę. Zapewne z czasem to powinien jeszcze nie teraz. Anarchowie należeli do najbardziej zaufanych doradców Maltaela i jego upadek głęboko ich dotknął. Zniknęły ich promieniste skrzydła oraz spokój i równowaga. Teraz cechuje ich wyłącznie gniew i okrucieństwo, oraz nienasycone pragnienie zniszczenia wszystkich żywych istot. Mi się wydaje, że nawet tutaj dużo tutaj nie pogadam. Widzę to kolejne zapiski. Muszą być jeszcze inni, którzy szukają sposobu na odejście od tej niekończącej się batalii. Anioły i demony, które czują się niewolnikami naszego przeznaczenia. Nie mogę być w tym uczuciu odosobniony. Jedyny wśród wszelkiego stworzenia. Wiem, co uczynię. Odnajdę tych pozbawionych zniżeń po wojnie i poprowadzę ich. Za mało gniew. Mamy kolejne notatki, także posłuchajmy. O, zapiski Lilith. To jest właśnie ta demonica. Mój ojcze, czuję satysfakcję, tocząc się samą wolno z tymi samymi drogami, gdy wszystko wokół niego obraca się w tył. Choć jego zwycięstwa przetrwać mogą dzień, rok, lub nawet wieczór, to dopóki on i jego bracia będą dowodzić, wojna nigdy się nie zakończy. Można położyć temu wszystkiemu kres. Lecz głupcy pokroju mojego ojca są zbyt ślepi, by to dostrzec.
No dobra, ale kto był jej ojcem? Tutaj akurat nie mam pojęcia. O, duże gadania, fajnie. Nie ten, chłopcze. Potrzebny mi duży. Racja, przepraszam. A ty się nawet nie odzywaj, ani słowem. Brycenie, dobrze sobie radzisz. Nie zważaj na pokrzykiwania swego mistrza. Dlaczego rozpraszasz mojego ucznia? Nie widzisz, ile ma pracy? Nie pozwolę na to. Chłopcze, gdzie ten młot? Gość ściga kota. Ale dobra, mniejsza z tym, rób swoje, kowalu. O cholera. Ładny, zostawimy go sobie. Też ładne, tylko z życiem trochę zejdzie. To dużo życia. To też nie. Broń dwuręczna, ale też bierze za dużo życia, bo wiecie, muszę ustawić tą runę. A to? To by może było nawet eleganckie. Ale muszę ten... Muszę zidentyfikować tą włócznię. Wiedziałem, cholera jasna, no. Wiedziałem, że to nie pyknie, ale może ją dam Irenie, zobaczę. Wsadzę tu żółty. Obrażeń przy trafieniu, dobra. Ale tam miałem dać czerwony, to taki jakiś sporawy, który mam tutaj. Pięknie o to chodziło, 10% zdrowia. Pyk. Okej, lepiej, 77. Dobrze. ...154 i 90 tysięcy obrażeń, to to już jest... ...już jest tak w miarę trochę. To jest 70. To mogę oddać, to mi jest niepotrzebne, a chociaż... Chcesz pogadać? 608. Tobie podniesiemy trochę. Ale to do inteligencji, niedobrze. No niedobrze, zobaczymy. Tego potrzebowałem. 55. I to już jest konkretna broń. Gdzie ona jest? Tutaj ona jest. Ale ona ma shit. Ona nie może jeszcze broń drzewcowej, tak? Dobra, no to trudno, to z tym shitem będzie musiała zostać. Gdzie ona jest? Tutaj. Prorok wiedział jedno. Zło jest wieczne, nie można go zniszczyć. Z czasem powstanie na nowo, jeszcze silniejsze. To bitwa, której nie można wygrać. Ale przegrasz tylko wtedy, jeśli się poddasz. Tak. I właśnie dlatego muszę kontynuować misję. Lecz nie będę żądać poświęcenia, jakiego wymagano od mych sióstr. Ja i ci, którzy za mną pójdą, nie zaśniemy. Będziemy przekazywać naszą misję z pokolenia na pokolenie. Zawsze czujni i gotowi. Powstaje nam nowy prorok. Kto wie, co niesie przyszłość. Elegancko, elegancko. Hendrik znalazł wiadomość w rękojeści sztyletu. Przeczytaj. Lyndonie, to ja go zabiłam. Ścigaj mnie, jeśli musisz. Będę czekać. Rea, żona mojego brata. Wiem, że bardzo ci na niej zależy. Jaki mogła mieć powód? Nie chce mi się o niej gadać. Nie, dopóki nie załatwimy tej sprawy. Wiem, że mi w tym pomożesz. Misja jakaś? Kompletna? Nie? Nie? Nie. Czyli oni już nie chcą rozmawiać. Te rzeczy, które wam sobie zostawię na razie w ekwipunku, jest ich mało, więc mi nie będą przeszkadzać, ale ci jak się rozgadali. Moje wizje wszystko mi przesłaniają. Nie znajduję przed nimi ucieczki.
zamierzam opuścić zachodnią Marchię. Zostać sam, z dala od ciągłej śmierci. Niektórzy nazwaliby to przekleństwem. Czasami tak to odbieram. Ale może to co innego. Potrzebuję czasu, by mieć pewność. Nareszcie pana znalazłem, poruczniku Derrick. Pójdzie pan po dobroci, czy znowu będzie pan uciekać? Pójdę. Nie jestem tchórzem. Ja to widzę inaczej. Zostawcie go. To dobry człowiek. Uratował mi życie. Dobrym ludziom to on pozwolił zginąć. To dezerter i przestępca. Rano będzie wisieć. Pogodziłem się z moim losem. Może uratowanie ci życia zadośćuczyni złu, które wyrządziłem. Jesteś dobrym człowiekiem. Pamiętaj o tym. O! Ale urwał już naszego bohatera dojadą. Nigdy nie dowiedziałam się, dlaczego Rakis postanowił tutaj założyć swe królestwo. Musiał mieć ku temu jakiś ważny powód, prawda? Nie żebym narzekała, ale twój szelmowski przyjaciel sądzi, że zdoła zaskarbić sobie moją sympatię. A, Lindo. Tak, on już tak ma. Powiedz proszę temu drugiemu dżentelmenowi, temu w pancerzu, że jest bardziej w moim guście. O, proszę. Słyszałam, że udajesz się teraz w odległe krainy. Nie zapomnij po powrocie opowiedzieć. Obecnie zachodnią Marchią rządzi Justynian IV. Zrazu uznawano go za nieopierzonego młodzieńca, lecz po wstąpieniu na tron udowodnił, że to nieprawda. Nadal krążą liczne pogłoski o demonicznej aktywności związanej z jego koronacją, lecz sądzę, że są one jedynie wytworem wybujałej wyobraźni podsycanej przez wiecznie żywe mity i legendy Zakharum. Wiem, że przydam się tutaj, w zachodniej Marchii. Mogę pomóc ludziom w odbudowie i utrzymaniu porządku. Każdy musi służyć na swój sposób. Ale jeśli zajdzie potrzeba, z chęcią pomogę w walce w pandemonium. Fajnie. Ale te wrota były wcześniej zamknięte. Chcę sobie zajrzeć do tej katedry, co tam jest tak w ogóle. Nic tu nie ma. A szkoda, wiecie, myślałem, że coś tu będzie, cholera ciekawego. Ale jednak nie, no szkoda. Szkoda, ale dobra, lecimy. Lecimy dalej z naszą misją. Jakaś księga nie widać, także ruszamy dalej. Nie mogę tego otworzyć. No dobrze, że to nie jest na czas. No nie mogę ich dojechać tak długo jak chcę. Potrzeba mi więcej gniew. Szału nie było. Po śmierci Maltaela. Nie wiem. Nie ma nikogo, z kim wolałbyś spędzić czas? Eirena ma mnie wyłącznie za towarzysza przygód. Nikogo więcej. Porozmawiaj z Miriam. Na pewno coś ci chora. Dokładnie. Czy nie było książki czasem? Nie było. Coś nie było. To pójdę sobie tędy, może coś ciekawego. Szkoda, widzicie, no nasz templar już cały czas zarywał do tej Eireny, ona go najwidoczniej zlała. Mi się nie podoba, że te meteoryty tak dziwnie spadają. Ale cóż, ja mogę na to poradzić, cholera. O, książka. Powalono mnie podczas trzeciego natarcia.
Leżałem na ziemi pobity, światłość w mych oczach gasła, a zbudziłem się w Krakowie. Nie sądziłem, że demony biorą chleb. Namrotałem niczym oczerpania miejsce w tej czerwce od wojny. Moja obrączyni uwolniła mnie i powiedziała... Mam w sobie za mało gniewu. Na imię jej było Lili. Była córką Mefista. Poproszę cię, od razu wyjaśniło się, kim czyją córką jest Lili. Jest tylko Mefista, tak? Dziwne. Przejdę się tutaj, bo czy jest jeszcze taka książka może? No jest! Podczas walki pojmałam anioła, którego światło gasło. Dla zabawy zabrałam go do mej siedziby. Lecz zaskoczył mnie. Mój dotyk chciał się obudzić go do życia. Bredził jak opętany o tym, że pragnie uciec przed wojną. Być może znalazłam kogoś, kto mi się przyda. Ciekawe, ciekawe. Dużo te księgi właśnie w Diablo dają też do powiedzenia historii. Też są chyba czasy wielkiej wojny. Mamy punkt nawigacyjny. Co za... Tutaj jest. W twoim sercu spoczywa życie i śmierć każdego krzyżowca, który nosił twe imię. Śmierć jest częścią tego, kim jesteś. Wykorzystaj jej moc. Tak zrobię. Ale nie zostanę wcieleniem śmierci. Gdy to się skończy, uwolnię tę moc. Nasza straż się kończy, bracie. Losy krucjaty spoczywają teraz na twoich barkach. To duchy każdego krzyżowca, który kiedykolwiek nosił twoje imię. O, proszę. Każdy oddał swemu imieniu cześć. Każdy toczył krucjatę. Każdy wyuczył swego następcę. Napawasz nas dumą. Zastanawiamy się jednak, gdzie jest twój uczeń. No tak, wiem. Zdobędę ucznia. Po prostu jest ciężko. Świat pogrąża się w mroku, a ja mam tak mało czasu. Jeśli zginiesz, zginie też imię. Dobrze, obiecuję. Mistrzu, nigdy ci nie powiedziałem. Tylko mi się teraz nie rozczulaj, chłopcze. Pojechał po nim. Przenigdy, ale muszę to powiedzieć. Zestarzałbym się i umarł w tej wiosce, w której mnie znalazłeś. Nadałeś memu życiu sens. I uczyniłem je o wiele trudniejszym. To prawda, ale również pełnym cudów. Dałeś mi sprawę, w którą mogę wierzyć. Nigdy nie zdołam ci się za to. Odwdzięczysz się, zabijając Maltaena i wracając do krucjaty. Jaka jest śmierć? To jak najzimniejsza noc na równinach, gdy u twych stóp pali się ciepły ogień. Tak fajnie? To zimna noc, czy ciepło ognia? Śmierć jest wszystkim. Kiedyś poczujesz, że się zbliża i zrozumiesz, że towarzyszyła ci od początku. Mówisz równie niezrozumiale, co za życie. Nasze osiągnięcie zdobyliśmy, no i elegancko.
ale myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Jesteśmy na poziomie drugim, także ten portal, który tam chyba świecił, to jest ta biała kulka na mapie. Wejdziemy w następnym odcinku. Ja życzę wszystkim miłego dnia i na razie, cześć.